Witamy Państwa serdecznie. To jest Defense 24 Week, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń sektora bezpieczeństwa. Na wstępie zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na platformie YouTube. Jak ten materiał Wam się podoba, łapka w górę. Prosimy. Witam się z Państwem Michał Bruszewski, Jerzy Sabak i Maciej Szopa. I przechodzimy do najważniejszych wydarzeń, wiadomości sektora obronności. Ostatnio wiele mówiło się o balonie, no właśnie, czy balonie szpiegowskim, który był nad Stanami Zjednoczonymi, balon wypuszczony przez Chiny. Juliusz, co wiemy o tej sprawie? No wiemy dużo i niedużo. Wiemy, że balon już nie lata, bo F-22 strącił go nad Atlantykiem, ale to znaczy, że balon przeleciał tak naprawdę nad całymi Stanami w poprzek. Jak spojrzymy sobie na mapę, jest to kawałek drogi. Co ciekawe, zatrzymywał się na przykład w pobliżu instalacji pocisków strategicznych amerykańskich, co wzbudza duże zainteresowanie, no bo jak wiedzą wszyscy, którzy kiedykolwiek z balonem się spotkali mniej przelotnie niż tylko na jakimś kiermaszu, to wiedzą, że balonem trudno jest sterować. W zasadzie robi się to tylko, no tak naprawdę poddając się nurtom powietrza, które się przemieszcza, więc musiały tam być użyte jakieś technologie bardziej pchające nam tą koncepcję w stronę sterowca. No i Amerykanie te w tej chwili badają te szczątki, natomiast jakby największą sensacją, ciekawostką, tudzież tematem do żartów stało się to, że ten balon to jest pierwszy statek powietrzny zestrzelony przez myśliwiec F-22. Maszynę bardzo ciekawą i w zasadzie taką, która nie miała okazji dotąd walczyć z samolotami przeciwnika. Więc no, było mnóstwo żartów na temat tego, że przyszłość nam się rysuje jakoś jako powtórka przeszłości, bo może warto przypomnieć, że jakby początek lotnictwa myśliwskiego to jest między innymi polowanie na balony obserwacyjne, więc zataczamy takie koło historyczne. Maciej, burza w szklance wody czy szpiegowskie zagrożenie takie realne, jakbyś to ocenił? Znaczy, ten balon został wykryty, został zlikwidowany. Oczywiście wiadomo, że streamował informacje na pewno do jakiegoś satelity chińskiego. Tyle, że był bliżej niż satelita rozpoznawczy Ziemi, więc mógł robić dużo bardziej dokładne, czy to filmy, czy fotografie, raczej fotografie. Być może miał jakieś inne sensory, to już ustali śledztwo i badanie wraku tego balonu. O ile tam jakaś autodestrukcja nie nastąpiła planowana. Natomiast co do F-22, to na te żarty co do tego, że ten super myśliwiec, super drogi, najlepszy na świecie, nie mający odpowiednika jak na razie jeszcze, że zestrzelił zaledwie balon, to ktoś dokonał zestawienia pierwszych ofiar różnych rosyjskich myśliwców i sowieckich. I ofiarami tych konstrukcji były inne samoloty konstrukcji rosyjskiej i sowieckiej. Więc nie zdołały one na przykład zestrzelić czegoś francuskiego albo amerykańskiego. Takie mamy czasy. Przypomnę, że niedawno lotnictwo Korei Południowej było bezsilne wobec dronów północno-koreańskich i to była dopiero prawdziwa kompromitacja i to pokazuje, że pojawiły się nowe środki, na które nie ma środków zwalczania, mimo że samoloty odrzutowe teoretycznie są bardzo potężne w dzisiejszych czasach. Ale to wynika z tego, co na przykład było w Wietnamie, że w walkach kołowych nagle starsze konstrukcje MiG-17 dobrze sobie radziły na przykład z nowoczesnymi, w tamtych czasach super nowoczesnymi F-4 Phantom. Po prostu MiG-17 były wolniejsze, przez to były bardziej manewrowne, mniejsze też i w pewnych rodzajach starć po prostu radziły sobie lepiej. I z takim samym dysonansem teraz mamy do czynienia. Jasne, jeżeli chodzi o te kwestie, zachęcamy do czytania artykułów na Defense24. Zelektryzowała świat sprawa balonu, no właśnie, szpiegowskiego. Tutaj są spekulacje, jaki był cel tego balonu. Natomiast my przechodzimy do również ważnych tematów,
ostatnich dni, mianowicie zapytanie z pozytywną odpowiedzią rządu amerykańskiego co do zakupu, no wydaje się, najpotężniejszych dzisiaj wyrzutni rakiet, broni, która niewiele wniosła dobrego, jeżeli chodzi o skuteczność sił zbrojnych Ukrainy na froncie, właśnie w obronie przeciwko rosyjskiej agresji. Mam na myśli HIMARS-y. I tutaj, Maciej, korzystając, że jesteś dalej przy głosie, no jak ty to oceniasz? Będziemy mocarstwem rakietowym, 500 HIMARS-ów, wyrzutnie czunmu? Co wiemy o sprawie? To znaczy, jeżeli chodzi o zgody wydawane przez Departament Stanu, to one zawsze dotyczą takiego pakietu maksimum, czyli to jest na jakiś określony czas, ile maksimum w tym czasie Polska może kupić ze Stanów Zjednoczonych. Zarówno jeśli chodzi o same wyrzutnie, amunicję i różne tam elementy towarzyszące. Stąd te pakiety, na które są wydawane te formalne zgody, są takie duże i takie drogie. Niejednokrotnie dochodziło do różnych nieporozumień w polskiej sferze medialnej w związku z tym. Na przykład pociski JASM, jak Polska kupowała, to był płacz, że dlaczego tak drogo, bo Finlandia kupowała tanie. A to nie było tak drogo, tylko po prostu to był maksymalny pułap z maksymalnym możliwym pakietem technicznym do tego. Więc dlaczego to mówię? Wcale nie spodziewano, że kupimy aż tyle, aż 500 tam bodajże wyrzutni, które są na tej zgodzie, ale możemy kupić aż do tego limitu. Natomiast oczywiście to jest bardzo dobra broń, która sprawdziła się w Ukrainie, przeciwko wymagającemu jednak bądź co bądź przeciwnikowi. No i ona daje realną przewagę nad tym przeciwnikiem, który jeszcze rok temu wydawało się specjalizował się w artylerii rakietowej. Zawsze Rosjanie mówili, że artyleria to Bóg wojny, doinwestowywali ją. A tu taka niespodzianka. Przyjechały HIMARS-y na front i obnażyły ich słabość. Juliusz, jak ty to oceniasz? To jest bardzo złożony problem, bo no tak jak Maciek powiedział, tak naprawdę my wiemy, ile maksymalnie możemy dostać w tym pakiecie. No tak, w sensie wchodzimy do sklepu i dowiadujemy się, jakie są opcje. Natomiast dużo zależy od tego, na co my się zdecydujemy, jak szybko mogą być zrealizowane te dostawy, jaką ilość amunicji. No, warto przypomnieć, że my w zasadzie jedną jednostkę ogniową HIMARS już kupiliśmy i do niej i do następnych należy pozyskać amunicję. Tu warto powiedzieć, bo to jest istotne, że o ile te pierwsze HIMARSy, które kupowaliśmy, to były takie HIMARSy prosto z półki amerykańskie, no to tutaj mamy opcję na tak naprawdę na zabudowę tych wyrzutni HIMARS-ów na naszych podwoziach. No właśnie, powiedzmy o tym chwilkę. Szansa dla polskiego przemysłu obronnego? No, ja myślę, że szansa, która wróciła, bo warto powiedzieć, że zanim Ministerstwo Obrony się zdecydowało na to, żeby kupić te HIMARS-y z półki, to były bardzo długo prowadzone negocjacje na temat bardzo głębokiej polonizacji tego systemu. I wygląda na to, że troszkę wróciliśmy do punktu wyjścia. Ja o tym piszę w artykule, który można przeczytać u nas na portalu Defense24. Natomiast jakby nie wchodząc za głęboko w ten temat, to jest rzeczywiście szansa i to też jest istotna przewaga tak naprawdę tych wyrzutni, które zamówimy, bo to myślę, że warto powiedzieć, polskie systemy kierowania ogniem są po prostu bardziej mobilne i bardziej nowoczesne od tego, co kupiliśmy z tymi pierwszymi HIMARS-ami. Na przykład nie wymagają tego, żeby stanowisko dowodzenia wyładować i rozłożyć w namiotach, zanim się zacznie na nim tam opracowywać dane do ostrzału, co jakby w warunkach polskich sił zbrojnych jest bardzo istotne, że tak naprawdę taki polski HIMARS z polskim systemem kierowania ogniem na polskim podwoziu będzie mógł bardzo szybko przeprowadzić tą akcję. To też jakby w tym całym pakiecie pojawią się inne pojazdy, między innymi prezentowany w tym roku w Kielcach pojazd Varan, który wchodzi w skład tych jednostek ogniowych jako wóz dowodzenia i jako wóz rozpoznania artyleryjskiego. Także tych szans, możliwości otwiera się dużo, natomiast ja zwrócę uwagę na jedno ryzyko. Z mojej perspektywy to jest ryzyko, że nie uda nam się wynegocjować
produkcji amunicji do tych HIMARS-ów w Polsce. No bo jak widać z sytuacji ukraińskiej, amunicja zużywa się bardzo szybko. I no tutaj trzeba nad tym poważnie pomyśleć. Pojawiają się informacje, że na przykład Niemcy negocjują taką możliwość, więc te okna, że tak powiem, szansy się będą zamykać systematycznie, więc no mam nadzieję, że te negocjacje już trwają, są poważnie zaawansowane i że Polska Grupa Zbrojeniowa trzyma rękę na pulsie tego rakietowego kontraktu, bo on będzie bardzo ważny i jakby ukształtuje artylerię rakietową na wiele lat. Trochę o tym wspominaliśmy. Kapitan HIMARS przeraża Rosjan na froncie ukraińskim. Zostajemy przy temacie Ukrainy, ale powiązanej z tematami zachodnimi, mianowicie wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w zachodniej Europie, przede wszystkim wizyta w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj są z nami eksperci od lotnictwa. Zdjęcia Wołodymyra Zełenskiego w hełmie lotniczym obiegły świat. Zapewniano, że ukraińscy piloci będą szkoleni. I czy to jest pierwszy krok do przekazania myśliwców Ukrainie? Maciej, co ty o tym sądzisz? Trudno powiedzieć. Fakt, że padły deklaracje dotyczące brytyjskich samolotów. Nie wiem, czy nam padło słowo Eurofightery, bo premier Wielkiej Brytanii polecił sprawdzić, jakie samoloty mogą zostać podarowane Ukrainie. Natomiast Wielka Brytania być może ma na jakichś stanach magazynowych jakieś Tornado, które zdaje się wersję myśliwską też miały w Wielkiej Brytanii. Zawsze na stole mogą leżeć jakieś takie maszyny w rodzaju szkolno-bojowych, lekkich samolotów pola walki jak Hawk. No, są też te Eurofightery, nowsze lub starsze wersje. Przy czym mówi się, że nawet jeżeli one by trafiły na Ukrainę, to one by trafiły tam dopiero za 30 ponad miesięcy. Czyli nie wiadomo, czy one w ogóle by wzięły udział w tej wojnie. Wskazuje się też, że Eurofighter to nie jest wymarzony samolot bojowy dla Ukraińców. To jest samolot, który ma bardzo duże wymagania, jeśli chodzi o infrastrukturę i Ukraińcy prawdopodobnie nie byliby w stanie go rozśrodkować po tych małych lotniskach, małych drogowych odcinkach, z których by tam pary czy klucze operowały i uderzały, tam podgryzały, kąsały tych Rosjan. Tylko to są samoloty, które wymagają wielkich baz, a te bazy Rosjanie, jakby się tam postarali, pewnie pojedyncze takie obiekty mogliby niszczyć. Oczywiście Eurofighter ma swoje zalety, no w walce powietrze-powietrze góruje nad rosyjskimi konstrukcjami, nawet nad Su-35 prawdopodobnie, chociaż możliwe, że Ukraińcy dostaliby najstarsze warianty, czyli Tranche 1. Tutaj to trudno powiedzieć do końca, jakby to było, ale no w walce powietrze-powietrze mogłoby być na korzyść Eurofightera mimo wszystko. Przy czym Eurofighter nie jest zoptymalizowany do takiej walki, jak jest prowadzona teraz w tej wojnie, czyli nie jest zoptymalizowany do latania nisko, do samoobrony przed pociskami naprowadzanymi termolokacyjnie, czyli przed manpadcami na przykład. On powinien operować wysoko, właśnie wywalczać przewagę w powietrzu, a Rosjanie, podobnie zresztą jak Ukraińcy, mają dużo dobrych systemów do niszczenia takich obiektów, tak wysoko latających. No i oczywiście Eurofighter nie jest samolotem stealth. Jego skuteczna powierzchnia odbicia promieniowania radiolokacyjnego przekracza 1 metr. No i po prostu mógłby zacząć ponosić straty od obrony przeciwlotniczej rosyjskiej. Czyli takie wsparcie, ale z dużymi felerami. Juliusz, jak to oceniasz? I o ile oczywiście zostaną przesłane. Ja myślę, że to jest rzeczywiście otwarty temat, ale tutaj więcej oczekiwań, myślę, było po stronie Zełenskiego niż takich twardych deklaracji ze strony Brytyjczyków czy innych krajów. Także jakby widzimy, że ten temat samolotów się troszkę tak przeciera, jak wcześniej chociażby temat czołgów. Rzeczywiście Eurofighter to ma swoje wady, ma też swoje zalety.
No, pytaniem jakby otwartym jest to, czy czego tak naprawdę oczekują Ukraińcy, ukraińscy piloci, jakich maszyn, bo to co można usłyszeć, chociaż nie przebija się może tak mocno, to jest to, że oni jednak woleliby samoloty, z których będą mogli dłużej korzystać, niż jakieś maszyny, powiedzmy, starszego typu, czy no, posiadające jakieś niedostateczne parametry, czyli nie chodzi o to, żeby wysłać im jakiekolwiek samoloty. Cokolwiek, tak. Tak, bo, no, bo w takiej opcji to może lepiej byłoby na przykład dostarczyć im te polskie i słowackie MiG-29 i poczekać na sprzęt taki bardziej zaawansowany, bardziej nowoczesny, z którego oni będą mogli więcej wycisnąć. Także no czekamy. Na pewno to jest ciekawa podróż i ważna. Może oznaczać z jednej strony, że Zełenski czuje się już nieco bezpieczniej i jest skłonny podróżować. Z drugiej strony no, może też sugerować, że po prostu sytuacja jest na tyle duża, że był skłonny podjąć ryzyko ze względu na tą zapowiadaną, czy też oczekiwaną ofensywę rosyjską. Tam na giełdzie są też inne konstrukcje. Powiedz o chwilę o tym. Ja pisałem, to też się ukazało chyba w ostatnich 7 dniach, taki artykuł o francuskiej możliwości. Francja nie wyklucza też, na razie takie stanowisko, że nie wyklucza dania jakichś samolotów. No i tutaj prawdopodobnie chodziłoby na przykład o Mirage 2000. Ta konstrukcja no, też ma swoje zalety. To jest właśnie lżejszy samolot, który można rozśrodkować. Ale też nie taki nowoczesny. Ale tak, ale no, na pewno nie dałby przewagi nad Rosjanami. Chociaż no, mógłby zastąpić te MiG-29 ukraińskie, które się wykruszają jednak i byłyby mniej więcej na ich poziomie. Przechodzimy do tematów polskich, czyli w zasadzie wracamy, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, wojskowości, nad Wisłę. Juliusz, generał Kukuła z nowym stanowiskiem. Jak to oceniasz? No to jest ciekawa, ale nie powiem, że jakaś niespodziewana sytuacja, że generał Kukuła zastąpił generała Mikę, więc co ja mogę o tym powiedzieć? Troszkę trudno coś powiedzieć, bo no podejrzewam, że będzie to wpływało na jakieś zmiany w ogólnej koncepcji. Jest to, myślę, decyzja dość przemyślana, też wzbudzająca kontrowersje, bo generał dość szybko w ostatnim czasie awansował i są też takie głosy również wśród wojskowych, że może byliby inni kandydaci bardziej pasujący, chociażby stażem, jeśli chodzi o ich doświadczenie na tego typu wysokich stanowiskach. Także tak naprawdę to jest duża szansa dla generała, duże też w pewnym sensie ryzyko, jeśli coś mu się tutaj nie uda. To tak dyplomatycznie powiem, bo no, tak jak mówię, niewiele tak naprawdę wiemy. No, tworząc Wojska Obrony Terytorialnej, generał Kukuła się wykazał dość dużą konsekwencją i no, można powiedzieć, że przeforsował swoją koncepcję dość skutecznie. To jest, myślę, że pożądana cecha u głównodowodzącego, więc no, zobaczymy. Na pewno talentu organizatorskiego nie można panu generałowi odmówić, bo stawiał od zera w zasadzie nowe wojska. Maciej, jaka jest twoja ocena? Na pewno czas pokaże, na ile generał Kukuła sobie poradzi. Natomiast no, są pewne czynniki, które pozwalają patrzeć na to z optymizmem, a przynajmniej jako tą nominację traktować jako przemyślaną. Generał Kukuła to jest oficer już wychowany na tej szkole takiej amerykańskiej. To jest specials. Ma podejście nieszablonowe do wielu spraw. Przełamał pewien beton właśnie na stanowisku dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Być może właśnie dlatego został nominowany na dowódcę generalnego. Dowódca generalny to nie jest ten, który będzie prowadził wojsko do walki w razie wojny, tylko on ma przygotować to wojsko.
On przygotowywał WOT. Przygotował. Uważa się, że z sukcesem. No WOT przy jednak przy klęskach żywiołowych, przy COVID-zie powszechnie uważa się, że zdał egzamin i nawet to opozycja potwierdza. To jest na pewno człowiek pracowity, inteligentny. Sam nieraz przyjemność rozmawiać z panem generałem, przeprowadzać wywiady. To były wywiady, rozmowy bardzo długie. Bardzo kompetentny był rozmówcą, zawsze przygotowanym. Także ja tutaj jednak patrzę z nadzieją na to, co się stało. Zmierzałem powoli do kropki. Na sam koniec zachęcałem Państwa do śledzenia naszych materiałów wideo na platformie YouTube. Nowy cykl Prosto o Cyber. Polecamy Państwu i zachęcamy do zostawiania łapki w górę. Dziękuję Państwu. Michał Bruszewski, Juliusz Sabak i Maciej Szopa.